Dobry dzień, to znaczy dobry wieczór. Reginiusz Ojdana. Witam w wieczornym wydaniu Nocnika, a w dzisiejszym serwisie. Zwycięzca międzynarodowego konkursu. Awaria wagonu transportowego. Tajemniczy mieszkaniec Babuszewa. Wydarzenia kulturalne oraz nowa dyscyplina sportu. Mieszkaniec Parzynówka zwyciężył w konkursie na człowieka najmniej podobnego do premiera Rosji Władimira Putina. Więcej o sprawie Miłogost Zarost. Pan Ambroży istotnie w ogóle nie przypomina Putina. Dla porównania przedstawiamy fotografię zwycięzcy konkursu na sobowtóra premiera Rosji. Sam zainteresowany przyznaje, że z Rosją i Rosjanami nie ma wiele wspólnego. Przeszedłem raz Syberię. Do Parzynówka przybyli delegaci organizatorów konkursu Międzynarodowego Stowarzyszenia Rusofilii, by wręczyć panu Ambrożemu nagrodę. Eta хорошая jak gorałka. Kaliningradzkie grisoje? Kalwar! Awaritie mnioszka. A moja babicka pochodzi z Chrzanowa. Ejżas Maryja na smą. Na zdrowie. Na zdarowie. Ej, nie pomagaj! Smotri tutaj, towarzysiu. Eta ja, a eta ty. W skwerczu doszło do wycieku zawartości jednego z wagonów transportowych. Na miejscu jest Konrad bez powideł. Z wagonu zmierzającego do Bydgoszczy z transportem niewolników wyciekło 0,5 tony skandynawskich poganiaczy łososi. Do wycieku doszło w godzinach porannych, dokładnie około godziny 16. Przy składzie zebrał się tłum gapiów. Zarząd PKP wysłał na miejsce specjalistę, który zajmie się łataniem wagonu oraz odzyskaniem straconej części transportu. Jeden z mieszkańców Babuszewa nie ruszył się z miejsca od 20 lat. Sprawę bada Bogdan Babada. Babuszewo, to tu tajemniczy człowiek stoi nieruchomo na jednej z łąk od ponad 20 lat. Postać obrosła w okolicy legendą. Wzbudza również wiele kontrowersji. Stoi tam 20 lat, ludzie przychodzą, tam jakieś życzenia do niego mają. Rzucają mu jedzenie, podobno im szczęście przynosi, jakie tam... Co to za bałwochwalstwo? Do kościoła albo przy kaplicy się modlić, wyznawać Boga Jezusa, a nie do jakiegoś łąkowego, zdrewniałego dziada się modlić i życzenia. Znałem go. Od takiego. Dobry człowiek. Ale taki trochę sztywny. W jednym mieszkańcy zgadzają się. Nikt nie odważy się do łąkowego dziada podejść. Oto jako pierwsi państwo będziecie mieli okazję zobaczyć wywiad z dziadem łąkowym. Nocnik, zapamiętajcie tę nazwę. Nocnik jako pierwszy będzie przeprowadzał wywiad z tym oto człowiekiem. Zapraszamy, proszę szybciej, bo może nam uciec. Za chwilę odbędziemy wywiad ekskluzywny, na wyłączność, z człowiekiem, który niestety, proszę państwa, okazał się tylko lipą. Proszę państwa, niestety to okazało się jednym wielkim oszustwem. Człowiek tak naprawdę nie jest człowiekiem, tylko drzewem. Drzewem, które stoi tam od wielu lat, od ponad 40 lat. Ale ludzie nie zauważyli, że w tym drzewie nie ma człowieka. Kącik kulturalny Nocnika. W dzisiejszym alfabecie muzycznym literka ZZZZZZZZZZZZZ. Nadzieja polskiego rocka, zespół Źrebaki w krzyżowym ogniu pytań naszego reportera. Źrebaki zadebiutowały w 2005 roku albumem Na jedno kopyto, by już rok później wystąpić jako headliner Dni Szczytna. W najbliższych dniach ukaże się druga płyta zespołu Lepszy od konia. Witam, tu Bożydar Szatana, witam w moim eleganckim programie. Piękni naukowcy muzyki. Mam dzisiaj nowy zespół, nową ekipę, którzy grają naprawdę dobrego rocka, prawda? Co chcieliście powiedzieć tym swoim fanom, którzy dzień w dzień na koncercie krzyczą ooooooo. Myślę, że na początek powinien się powiedzieć nasz frontman, który jest prowodyrem powstania naszego zespołu, więc myślę, że on ma najwięcej do powiedzenia. Tak więc, nazywamy się Źrebaki. Tutaj mamy wokalistę, pseudonim Gafa. Lider zespołu.
Riddle zespołu. Tutaj nasz basista Kentucky. Nie zapomnij wspomnieć, że jest multiinstrumentalista, ostatnio przerzucił się na trąbeczkę. Zaraz, to nie jest multiinstrumentalista, on jest gitarzystą. Naprawdę? Tak. Jak to jest? Co za zespół? To jest nasz bębniarz Sianokos i ja, moja skromna osoba, profesor. Nagrywamy teraz nową płytę, przerzucamy się teraz z hard rocka z naleciałościami jazzu na bardziej new wave'owe kawałki i będziemy starali się trafić do szerszego grona publiki. Czyli troszeczkę popu. Panowie, powiedzcie mi profesjonalnie, skąd się wzięła wasza nazwa zespołu? Kiedyś pojechaliśmy na Mazury. W wieku młodzieńczym. Jak młodzieńczy, tak mieliśmy wtedy po 6-7 lat. Całe pobyt był... Cielaki. Pamiętam takiego tarpana, samochód. Od razu nam się to skojarzyło z dzikim koniem. A dziki koń to Mustang. Od razu przeszliśmy do tego, że w końcu, wiesz, nie żyjemy w Mustang, to tak, to dzika dolina. Jak dzika dolina, to my. A jak my, to źrebaki. Ostatnio w internecie na forum czytałem, że panowie nie potrafią grać bez przygotowania. Zachęca pan nas do tego, żebyśmy teraz coś zagrali, tak? No właśnie o to mi chodzi. Możemy? Improwizacja. Pokażmy ludziom, że się mylą. Premiery kinowe. W najbliższy piątek na ekrany kin wejdzie kolejny film o przygodach agenta Karimaty. Wiadomości sportowe nocnika. O nowej dyscyplinie sportowej, tenisie stołowym na trawie, dany powyłamywany. Tenis stołowy na trawie to dynamicznie rozwijająca się dyscyplina, zdobywająca coraz szersze grono fanów. O sporcie, przy okazji rozgrywających się dziś 100 grudku zawodów, opowiedzą czołowi zawodnicy. Witam Państwa, przede mną i przed Państwem zawodnik o imieniu wdzięcznym stawiam na tolka Banan. Jest to zawodnik z Gruzji. Może powie Pan trochę o tym nowym sporcie, jakże szeroko rozwijającym się w dzisiejszych czasach. Jako mistrz federacji GGP chciałbym powiedzieć, że to jest bardzo mało popularny. Mało popularny sport, w sumie nie wiem dlaczego, bo to jest, jak widzimy tutaj, można połączyć i sport, i rozrywkę. Zabawa przednia na cały dzień. Do tańca i do różańca, jak my to mówimy. Jest pan faworytem dzisiejszych zawodów. Myśli pan, że nasz reprezentant może panu zaskodzić? No, Marlboro jest bardzo trudnym przeciwnikiem. Walczyłem z nim już 2 lata temu. Bardzo ciężki pojedynek. Całą noc żeśmy przeżyli. Coś zaskakująco dobrze pan mówi po polsku. Wydaje mi się, że ma pan jakieś polskie korzenie. Tak. Miałem pradziadka, który był w Wehrmachcie. Witam Państwa ponownie. Tym razem mamy reprezentanta naszego kraju, pana Dalibora Małego Bora, bardziej znanego pod pseudonimem Marlboro. Zapytamy go, co trzeba zrobić, aby zostać tak wspaniałym zawodnikiem. No oczywiście, podjęcie takiej kariery wiąże się z wieloma wyrzeczeniami. Należy na przykład zrezygnować z palania papierosów, oczywiście oprócz kameli, jak i także zagrzewać ruchu w miarę często i codziennie. Należy zrezygnować z jazdy samochodem, oprócz oczywiście Skody Fabii. Do tego dochodzi też dieta bardzo ciężka, wysokotłuszczowa, to golonka, masło na poprawę krążenia. Prognoza pogody. Jeśli chcą Państwo wiedzieć, jaka jest dzisiaj pogoda, proszę wyjrzeć przez okno. To wszystko na dzisiaj. Żegnam się z Państwem. Dobranoc.